Konkretne problemy, konkretne rozwiązania. Poza rządem. Dobrze, to słuchaliśmy Kai Coxa, który dzisiaj nam towarzyszy w temacie budżet obywatelski miasta Krakowa. Dzisiaj dowiedzieliśmy się kilka godzin temu dosłownie, co wygrało. Ale bardziej chciałabym się dowiedzieć, bo w studiu mamy gościa, który przygotowywał jedne z projektów. Jak to wyglądało od strony właśnie tej technicznej? Gdzie przygotowywałeś te projekty? O co walczyliście? Dzień dobry, nazywam się Maciek Kwaśniak. Przyjechałem z dzielnicy Krakowa, właściwie Nowej Huty, Bieńczyce. To jest dzielnica... Ustawiamy Nową Hutę. Tak jest, 16. Tam przygotowywaliśmy z sąsiadami w takiej wspólnocie sąsiedzkiej projekt, który miał na celu taką trochę integrację osiedla, trochę uzupełnienie takiej luki w planowaniu naszego osiedla. Chodziło o to, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie można usiąść, porozmawiać, trochę odpocząć, a też i planowaliśmy, aby to miejsce było wyposażone w miejsca do ćwiczeń, żeby można było sobie trochę tam po prostu popracować też nad formą, kilka miejsc do zabaw dla dzieci. Także coś więcej niż ogródek jordanowski znacznie. To miał być ogród zabaw i wypoczynku, który byłby tutaj w naszym sąsiedztwie. No, bardzo potrzebna nam rzecz. Tak myślę, taka integracyjna. Bardzo myślę, że na osiedlach w Krakowie w ogóle brakuje takich miejsc. Tak, no szczególnie żebyśmy w nowych. Mogli z sąsiadami spotkać. Szczególnie w nowych. Nasze osiedle to jest osiedle całkiem nowe. Powstało 8 lat temu, a właściwie powstaje do dzisiaj, czyli ciągle bloki są budowane. Powstaje już w tych trudnych czasach, kiedy deweloperzy starają się zagarnąć każdy możliwy metr kwadratowy i na nim zarobić. I tam, gdzie można, to sprzedają albo mieszkania, albo nawet miejsca do parkowania. Także wyciskają wszystko, co można z terenu, który mają. No i cierpi na tym właśnie taka sfera integracyjno-społeczna i nie można specjalnie niestety jakoś tam zagospodarować tej przestrzeni, bo jej nie ma zazwyczaj. Cudem znaleźliśmy kawałeczek takiej działki miejskiej, bo właśnie proces przygotowania polega na tym, że najpierw należy wyszukać działkę, która jest właśnie we władaniu miasta. Można realizować budżet obywatelski wyłącznie na działkach miejskich i wówczas no, zaplanować w ogóle, co tam można by zrobić, przygotować wstępny kosztorys, wypełnić pewien proces, przejść w taki proces po prostu planowania i jakby dyskusji wewnątrz jakiejś, bo z reguły to jest jakaś grupa, która rzadko to jest bardzo taki indywidualny projekt, co dokładnie miałoby się tam znaleźć. Konsultacje trochę. Takie jakby konsultacje wewnątrz po prostu osób zainteresowanych złożeniem tego wniosku przede wszystkim. No i wypełnienie formularzy, które nie były zbyt skomplikowane, no ale jak się okazało, no należało później doszczegóławiać wiele rzeczy. Projekt, który my przygotowywaliśmy, miał budżet na 75 tysięcy, natomiast po procesie weryfikacji, w trakcie właściwie, bardzo w ogóle trzeba tutaj docenić panie z Zikitu, które zakładu infrastruktury komunalnej i transportu, które bardzo pomagały w takim procesie doszczegóławiania i brania takich konkretnych wycen z ich stawek. Więc należało spędzić jakiś czas po prostu na weryfikację swoich założeń, na przykład, że metr kwadratowy czegoś tam to jest, kosztuje tyle, przygotowanie jakichś prac ziemnych to tyle, ławka to tyle i tak dalej, i tak dalej. Także tak, udzielały takie informacje. Tak, tak, bardzo pomocne były w tym zakresie. Muszę tutaj pochwalić rzeczywiście akurat no, na tym etapie prac bardzo Zikit, jego pracownicy byli pomocni. No, później jak już projekty zostały zatwierdzone i były w liście dzielnicowej, to co, czy działaliście na dzielnicy, żeby ludzie głosowali w budżecie?
Tak, ja miałem akurat tutaj takiego sojusznika trochę w postaci kolegi, który składał inne projekty. Co prawda one trochę konkurowały ze sobą, ale no jakby on też potraktowany to było jakoś tam wspólnie, żeby wszystkie nasze projekty z naszego osiedla po prostu jakoś pokazać mieszkańcom i żeby mogły zostać no jakoś tam zauważone i zagłosowane po prostu, żeby na nie zagłosowano. Natomiast starałem się też przeprezentować projekt na dwóch prezentacjach w Nowej Hucie. Były takie organizowane przez Dom Kultury, czy jakby w Domu Kultury w Nowochódzkim Centrum Kultury oraz w Klubie Kombinator. Wówczas przyszło kilka osób, no to nie było jakieś niestety liczne, widać, że akurat na te konsultacje specjalnie wiele osób nie docierało, ale no jednak jakaś garstka zainteresowanych osób przyszła i można było obejrzeć, pokazywaliśmy prezentacje, pokazywałem też, no jakby opowiadałem o tych projektach, więc no rozmawialiśmy z innymi wnioskodawcami. I też była okazja trochę wymienić po prostu informacji, jak w ogóle powinien funkcjonować budżet obywatelski. Myślę, że pewnie chcielibyśmy o tym porozmawiać, tak, w dwóch słowach. Więc na pewno istotne jest na etapie procesu przygotowawczego dostępność takich danych. To znaczy, o ile można w internecie znaleźć dostępność działek, i to jest dość dobrze przygotowane. O tyle brakowało takich informacji właśnie, co ile kosztuje, żeby zaoszczędzić. Czyli to, co pani z Zikitu musiała robić później, tak? Tak, z nami po prostu weryfikować już dokładnie. Więc no, idealna byłaby na przykład forma takiej infografiki albo jakichś takich stałych, powtarzalnych elementów, które no wiadomo, nawet na podstawie już tegorocznych wniosków, jakie występują, no, żeby można było wprost wziąć. Na przykład, ile kosztuje metr kwadratowy chodnika? Albo ile kosztuje zrobienie metru kwadratowego jakiegoś klombu, czy też ile kosztuje postawienie latarni. To są rzeczy, które się powtarzały. Inna sprawa, że widać niestety z tych właśnie budżetów, z tych wniosków, że ludziom brakuje naprawdę kwestii absolutnie podstawowych, więc właśnie ten chodnik, właśnie to oświetlenie. Tak, zdecydowanie, rzeczywiście było widać, że dużo przestrzeni dla dzieci, było dużo projektów takich dla dzieci. Tak, dla dzieci to jeszcze... A to się powtarza już od ilu lat w Krakowie, prawda? Że potrzeba takich miejsc. Dla dzieci to jeszcze jest jedna, to jest oczywiście popularna kategoria, ale to jeszcze można jakby jakoś tam zrozumieć, że ludzie szczególnie jakby do tego dążą i tego jest za mało. Natomiast nie można za bardzo zrozumieć, dlaczego właściwie ludziom ciągle brakuje nienaprawionego chodnika, bo to przecież powinna zrobić rada dzielnicy w pierwszej kolejności. Jest rozwalony chodnik, no to na Boga po prostu trzeba po prostu go naprawić. W pierwszej kolejności, naprawdę. No, to rozumiem, że tak, no, to czasem... rzeczywiście były bardzo podstawowe rzeczy, tak? Czasem brakuje naświetlenia czy coś. My się tak. Tutaj, muszę to powiedzieć, śmialiśmy się trochę, bo oczywiście niektórym aż papieru brakuje, bo był też projekt za 100 zł, tak, żeby ryzy papieru były. Więc no, to jest już absurdalne, że większość osób jest wręcz zbulwersowana, że taki projekt był, no, ale to już trochę na inny temat. A mnie na przykład, o tym ja nie pomyślałam wcześniej, a koleżanka radiowa zwróciła nam uwagę, ta, którą słuchaliśmy po piosence, że jak ktoś wcześniej się nie zainteresował tymi projektami, to jak już głosował, to miał tylko nazwy, tak tylko jakieś hasła i tak naprawdę nie wiedział, co się za nimi kryje. I myślę, że to też zdecydowany minus, szczególnie w tych jeszcze ogólnomiejskie to jeszcze można było znaleźć, ale te w dzielnicach znowu... Słaba informacja, bardzo, rzeczywiście. Bardzo to znaczy słaba. Jakby rzeczywiście tutaj ja jestem jak najbardziej zawiedziony jakby dostępnością tej informacji. Wydawało mi się, że będzie łatwo dostępna, po prostu też przygotowywałem nawet nie tylko jakby krótki opis celów projektu, bo to tylko było w takiej powszechnie dostępnej liście, ale przygotowywałem taki bardzo ładny opis projektu, który sobie tam wymyśliliśmy, który w ogóle się okazało, nikt nie miał okazji za bardzo przeczytać, bo po prostu nie było to dostępne na stronach internetowych i przy podejmowaniu decyzji tego nie można było wykorzystać. Natomiast jeszcze istotna kwestia jest taka, że
No, tutaj pytałaś o te kwestie promocji, co można było robić. Ja myślę, że tutaj nowością jest w przypadku tego głosowania z jednej strony duże zaufanie do osób, które głosowały, że, bo one same deklarowały, że są z Krakowa i jakby jest to taki fajny krok w stronę zaufania wobec obywateli. A z drugiej strony pierwszy raz zdarzyło się, że rodzaje agitacji miały miejsce na terenie szkół, bo mogli głosować 16-latkowie, w związku z tym też część jakby takiej czasem pod pozorem jakichś spotkań z rodzicami, które były tak naprawdę troszkę co tam było udawane coś innego, to znaczy nie zorganizowano na przykład wprost dyskusji, że tutaj organizujemy dyskusję na temat projektów budżetu obywatelskiego, tylko po prostu na przykład pod pozorem zwykłego spotkania rodzicielskiego przychodził po prostu ktoś, kto przekonywał rodziców na terenie szkoły, wewnątrz, na projekty, zwłaszcza tutaj nie ma co ukrywać, że te projekty z angielskim były takimi projektami, które właśnie w ten sposób były promowane. Więc to jest z jednej strony dobra, z drugiej strony złamanie pewnej zasady, konwencji, że jednak nie prowadzi się tego rodzaju agitacji na terenie urzędów, szkół i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest regulowane. Szczególnie do osób, które nie są przygotowane na to. Prawnie to nie jest, zdaje się, jakoś tam regulowane akurat chyba, być może to są jakieś takie luki, które wymagają do określenia. A może to jest właśnie dobry kierunek, żeby wszyscy mogli też robić w szkole, tylko żeby z pewnych właśnie jakby zasad jawności, że to jest rzeczywiście teraz dyskusja o tym, a nie, że tam spotkanie o tym, ile będzie wnosić składka na komitet rodzicielski, a przy okazji jeszcze zróbmy coś o angielskim. Tak, bo włączanie młodych ludzi do takiej aktywności obywatelskiej, ja jestem jak najbardziej za, ale powinno być to wprost, tak, żeby ta młodzież była świadoma, na co idzie, czy rodzice, a nie, że właśnie tak powiedzieli, że znaczy, wy spotkaliście się też jakby z taką właśnie rodzajem... No ja nie, bo ja już w szkole dawno nie. Natomiast w ogóle... Czy słyszeliście, wiedzieliście gdzieś o takich nie. właśnie... Nie, szczerze mówiąc, dla mnie ten temat w Krakowie praktycznie nie istniał. Jeśli sama go nie wywoływałam, to ja się nie spotykałam z nim, tak? Ludzie kompletnie nie wiedzieli, że coś takiego się dzieje. A jak usłyszałam w jednym z radii od polityka, że on nie głosował, bo nie wiedział, to już się załamałam. No tak. Naprawdę. Więc to już pokazuje, że mamy dużo rzeczy do zrobienia i niby miasto wydało masę pieniędzy, bo ponad 302 tysiące złotych na reklamę, ale jakoś te, nie wiem, czy tego jest za mało, czy w złym kierunku, ulotki. U mnie na dzielnicy żadnej ulotki nie było przez cały ten czas. Tu też kilka spraw jest takich, które akurat z tą pierwszą edycją są niezwiązane. Po pierwsze, to sąsiedztwo kilku wydarzeń wielkich, czyli wybory do Europarlamentu, przede wszystkim referendum, które to przykryło na pewien czas wszystko, a wtedy też był czas na debaty o budżetów, takie wstępne. Więc to trochę akurat się czasowo niekorzystnie złożyło. Potem jeszcze właśnie już teraz kampania po prostu do samorządu, która dodatkowo to skomplikowała sprawę i spowodowała, że niektóre projekty miały taki wydźwięk jakby takich politycznych. Wiemy też, że na przykład ufny szczęs na angielski to był na przykład przyjmowany osobiście przez prezydenta, niby, że to tam, prawda, jakieś tam żadne konkretne wskazania, ale były to ewidentne jakieś takie preferencje niektórych projektów i ten kontekst samorządowych wyborów się pojawiał. Tak. No niektórych widziałem też na kilku prezentacjach właśnie szczególnie tych nowej Hucie, w Nowochódzkim Centrum Kultury, gdzie myślę, że przynajmniej 2-3 projekty były robione po prostu pod kątem zwykłej kampanii wyborczej. To znaczy, jeśli ktoś, kto tam nie zajmuje się seniorami, robi taki po prostu nagle projekt zupełnie zresztą im niepotrzebnych pracowni komputerowych dla seniorów, których jest po prostu wystarczająca ilość, jednak w miarę, jak ktoś jest zainteresowany, to trafi na taki kurs. Jakby to była taka, ewidentnie były takie też projekty, takie wykorzystanie po prostu aplikowania do tych projektów obywatelskich.
To ale... może tak na koniec ja zapytam o dwie rzeczy. Czy wasz projekt przeszedł? A drugą rzecz, bo spotkałam się z taką refleksją, że większa frekwencja byłaby wtedy, gdyby było więcej pieniędzy, większa pula. Czy myślisz, że jest tu jakaś korelacja? Na pewno tych pieniędzy było za mało, ale też pamiętajmy, że to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego to jest też wielka akcja edukacyjna. Jak to robić, jakie błędy popełniać i tak dalej. Więc to pod tym kątem, no gdyby nagle pojawił się naprawdę nieprawdopodobny budżet, to przypuszczalnie byłyby jakieś nawet patologiczne sytuacje, więc to tutaj no, ma swoje plusy i minusy. Nasz projekt, z tego co dzisiaj właśnie u was w studiu zobaczyłem, znalazł się wśród pierwszej piątki w dzielnicy, ale niestety nie znalazł się na pierwszym miejscu, ale to dobrze, bo to znaczy, że to no, gotowe, to właśnie jest kolejne zastosowanie tych projektów jest takie, że to są bardzo dobre przygotowane już projekty dla rad dzielnic, które one mogą sobie zabrać i wykorzystać po prostu, zrealizować w takim po prostu, już mają po prostu to jest dla nich ściąga, przeryte, po prostu. Jest to przygotowane, sprawdzone, wiadomo mieszkańcy co. Mieszkańcy wiedzą i nie będą tak, zaskoczeni. Tak, a też widzą też po rankingu, które są w miarę istotne, nawet jeśli nie są na pierwszym miejscu, więc to jest pozytywne bardzo. Ja natomiast bardzo bym był zainteresowany, żeby zmieniła się nieco procedura głosowania, żeby po pierwsze głosowano wyłącznie internetowo, nawet w punktach po prostu, ale żeby na przykład pomagać osobom starszym, które przyszłyby do tego biura dzielnicy i po prostu przy asyście kogoś zagłosowały, wyniki byłyby natychmiastowe. Natomiast druga rzecz to, aby głosowanie odbywało się nie tak że jak do tej pory, że na ogólnomiejskie i w jednej dzielnicy, ale ogólnomiejskie, 5 ogólnomiejskich i 5 dzielnicowych, ale w dowolnej dzielnicy, dlatego że nie żyjemy w granicach dzielnicy, rzadko nawet kiedy jak jesteśmy świadomi ich granic, po prostu są, tak naprawdę żyjemy w jakimś przestrzeni, które gdzieś tam z różnych powodów zamieszkania, czy pracy, czy odpoczynku jest dla nas istotne i te projekty wspieramy, więc równie dobrze może to być sąsiednia dzielnica, może to być dzielnica jakaś w centrum, i w ogóle brakowało mi też projektów szalonych, projektów takich jakby bardziej na przykład radosnych, tak, na przykład zdaje się w warszawskim projekcie budżetu obywatelskiego była wieża dla ptaków na przykład i miała bardzo wysokie notowanie. To może wynika właśnie też, że ludziom jednak te chodniki bardziej na razie doskwierają w Krakowie i nie mają czasu, żeby myśleć o biednych ptaszkach. Mam nadzieję, że jakby doświadczenia tego pierwszego budżetu na przyszłość. Że wnioski zostaną wyciągnięte. Otóż to. W studiu Radia Pryzmat był Marcel Kwaśniak. A teraz posłuchamy My Great Love. Dziękuję bardzo.